10 niesamowitych zjawisk naturalnych. Chmura soczewkowata. Nieruchoma chmura w kształcie soczewki czy też UFO. Ustawiona pod kątem prostym do kierunku wiatru, a równolegle do linii gór. Jest typowym objawem zjawiska fenowego. Kiedy powietrze o stabilnej wilgotności przepływa nad górami, po stronie zawietrznej mogą formować się duże fale stojące mas powietrza. Chmura soczewkowata tworzy się w miejscach fali, gdzie panuje obniżone ciśnienie. W sprzyjających warunkach chmury te utworzyć mogą długi rząd, formując tak zwaną chmurę falistą. Właśnie te chmury, z powodu swojego kształtu, bardzo często bywają mylone z UFO. Wystarczy odpowiednie światło i mamy genialne zdjęcie. Bioluminescencja, czyli świecenie żywych organizmów. Występuje u wielu bakterii, protistów, grzybów, morskich jamochłonów, gąbek, mięczaków, skorpiaków, owadów, nawet ryb. U różnych zwierząt występują różne mechanizmy odpowiedzialne za świecenie. Jednym z nich jest na przykład enzymatyczne utlenianie lucyferyny z udziałem lucyferazy. To jest jednakże pewna reakcja, ale są zwierzęta, które naturalnie posiadają organy odpowiedzialne za świecenie. Funkcje tej umiejętności są różne. Niektóre organizmy wykorzystują to, aby odstraszać potencjalnych napastników, inne na przykład uświetlają sobie drogę. Mammatus, czyli wypukłości znajdujące się w dolnej części chmury, wyglądem przypominające wymiona. Owe wypukłości zazwyczaj składają się z mieszaniny kryształków lodu i kropel wody. Sposób, w jaki powstają, nie jest do końca znany. Istnieje na ten temat kilka teorii. Według jednej z nich bąble powstają, kiedy na krople wody parujące z dolnej części chmury napłynie chłodna masa powietrza. Chwała poranna. Rzadki fenomen meteorologiczny powstaje wtedy, gdy chmura tworzy charakterystyczny wał, poruszając się z prędkością około 60 km na godzinę od morza w kierunku lądu. Jego długość może sięgać nawet 1000 km. Najczęściej powstaje on w Australii od późnego sierpnia do wczesnego listopada. Po dotarciu do lądu chmura szybko rozprasza się z powodu suchego powietrza. Południowa część zatoki w Australii to jedyne znane miejsce, w którym można ją przewidywać i obserwować mniej lub bardziej regularnie. Słońce poboczne. Zjawisko występuje często po obu stronach Słońca. Szczególnie dobrze jest widoczne, gdy Słońce jest nisko nad horyzontem. Im Słońce znajduje się wyżej, tym większa jest odległość słońc pobocznych od miejsca przecięcia się. Słońce poboczne są jednym z najczęściej obserwowanych typów halo. Powstają one w wyniku załamania się promieni słonecznych na kryształach lodu występujących w formie sześciokątnych płytek opadających pozycji poziomej, podobnie jak opadające liście. W sprzyjających warunkach, znajdując się ponad chmurami, możliwe jest niekiedy dostrzeżenie podsłońca i towarzyszących mu podsłońc pobocznych poniżej horyzontu. Powstają one podobnie jak zwykłe słońca poboczne przy większej liczbie odbić światła od płaskiej, poziomej powierzchni kryształków lodu. Zjawisko takie obserwować można także w przypadku halo powstającego wokół Księżyca. Piorun kulisty, bardzo rzadkie zjawisko, według relacji świadków objawia się jako świecąca i poruszająca się kula o promieniu od kilku do kilkudziesięciu centymetrów, czasami wydająca głos podobny do syczenia. Uważa się, że jest rodzajem wyładowania atmosferycznego. Naukowcy nie są zgodni co do określenia faktycznej istoty pioruna kulistego. Piorun kulisty wyglądem przypomina świetlistą kulę o średnicy od kilku do kilkudziesięciu centymetrów, poruszające się w różnych kierunkach i wydające dźwięki, takie jak warczenie czy syczenie. Może mieć różne barwy, najczęściej białą, żółtą lub niebieską. Trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Występuje przeważnie w trakcie burz, ale istniały przypadki pojawienia się tego zjawiska w słoneczną pogodę. Świeci w przybliżeniu jak 100-watowa żarówka. Największy zauważalny piorun kulisty miał średnicę około 1,5 metra, najmniejszy centymetr. W 2014 roku doniesiono o pierwszej naukowej obserwacji pioruna kulistego. Dokonali tego w lipcu 2012 roku naukowcy z Uniwersytetu w Chinach. Naukowcy obserwowali zwykłą burzę, gdy w pewnym momencie po silnym uderzeniu pioruna w odległości około 900 metrów od aparatu
pojawił się piorun kulisty. Zjawisko trwało nieco ponad sekundę. W tym czasie kula zmieniła barwę z białej na czerwonawą i przesunęła się około 10 metrów w poziomie i 3 metry w pionie. Zarejestrowana została sekwencja wideo. Zmierzone zostało też widmo jej świecenia. Widać w nim linie emisyjne krzemu, żelaza i wapnia, co potwierdzałoby hipotezę, że zjawisko jest efektem utleniania chmury materiału odparowanego z gleby przez uderzenie zwykłego pioruna. Wędrujące kamienie. Jest to zjawisko geologiczne, w którym skały poruszają się i pozostawiają za sobą długie kolejny bez interwencji ludzi lub zwierząt. W jakiś sposób kamienie przesuwają się po Rectrack Playa, tworząc widoczne bruzdy. Eksperyment pokazuje, że ruch kamieni wymaga rzadkiej kombinacji zdarzeń. Po pierwsze, teren musi wypełnić się wodą dość głęboką, by uformowały się w niej kry, ale wystarczająco płytką, by wystawały z niej kamienie. Nocą, gdy temperatura spadnie, lód zamarza w tafle, a w ciągu dnia rozpuszcza się i pęka, tworząc kry, które przemieszczają się wraz z wiatrem i popychają kamienie, które zostawiają ślady w płótnistym podłożu. Na temat tego zjawiska pojawiło się kilka innych teorii, ale żadna do końca go nie wyjaśnia. Niektóre z kamieni ważą ponad 300 kg, co nasuwa pytanie, jak wielka musi być siła, która je porusza. Śnieżne pączki powstają, gdy gruda śniegu spada z urwiska lub drzewa na pokrywę śnieżną. Jeśli temperatura i warunki są odpowiednie, grawitacja przejmuje kontrolę, ściąga śnieg w dół, który sam się turla. Zwykle środek zapada się, ale gdy pozostaje pusty, tworzy kształt przypominający oponę samochodową lub gigantyczny biały pączek. Żeby taki pączek powstał, muszą zaistnieć następujące warunki. Stosunkowo cienka warstwa wierzchnia luźnego, mokrego śniegu. Pod tą cienką warstwą śniegu musi znajdować się podłoże, które nie będzie się trzymać jak lód albo luźny śnieg. Wiatr musi być wystarczająco silny. Ewentualnie grawitacja może poruszyć wałkiem śniegu jak śnieżką, kiedy spadnie z drzewa lub klifu. Z powodu tego ostatniego warunku śnieżne pączki są bardziej powszechne w pagórkowatych obszarach. Zamarznięte bąbelki. Te cuda natury stworzone są z wysoce łatwopalnego metanu. Gaz emitowany przez bakterie spożywające martwą materię organiczną jest dość nieszkodliwy, ale te pęcherzyki mogą spowodować eksplozję, jeśli się je podpali. Zjawisko powstaje, gdy wieczna zmarzlina na tym obszarze zaczyna topnieć. Materia organiczna zgromadzona na dnie jeziora zaczyna się rozmrażać, a drobne ustroje rozkładają ją, wytwarzając metan. Metan nie rozpuszcza się w wodzie i tworzy pęcherzyki, które wznoszą się ku powierzchni. Latem bąbelki metanu po prostu wyskakują z wody i dostają się do atmosfery, jednak zimą, gdy jezioro jest zamarznięte, zostają uwięzione w drodze na powierzchnię. Światła z Hasdalen. Światła z Hasdalen ukazują się jako jasno-białe lub żółte światła nieznanego pochodzenia, które poruszają się lub stoją w miejscu. Czasami są widoczne przez ponad godzinę. W dolinie Hasdalen obserwuje się kilka innych rodzajów niewyjaśnionych świateł. Pierwszy raz odnotowano je w latach 40. lub wcześniej. Szczególnie wysoka aktywność miała miejsce w grudniu 1981 roku do lata 1984 roku, kiedy można było zaobserwować je 20 razy w tygodniu. Wielu turystów zatrzymywało się tam na noc, aby móc je zobaczyć. Od tego czasu aktywność spadła i światła obserwowane są około 20 razy w roku. Zaproponowano kilka wyjaśnień, ale żadne z nich nie daje jasnej koncepcji tego zjawiska. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!